14 maja w Galerii Ceglanej w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy prac uczestników zajęć w pracowni malarstwa i rysunku w Domu Narodowym. Wystawa nosząca tytuł Twórcza Kreska stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z różnorodnymi dziełami stworzonymi przez uczestników zajęć pod okiem Aleksandry Mazur-Wilk. Wydarzenie przyciągnęło licznych gości, którzy mieli okazję podziwiać twórczość młodzieży i dorosłych. Ekspozycja obejmuje prace powstałe w okresie od września 2023 roku do maja tego roku, co pozwala na zróżnicowaną prezentację umiejętności i postępu artystów. Wśród prezentowanych dzieł znajdują się zarówno rysunki, jak i obrazy, które ukazują szerokie spektrum technik i tematów. Każda praca jest dowodem na indywidualne podejście do sztuki oraz zaangażowanie uczestników w rozwijanie swoich talentów. No, wystawa jest z roku szkolnego, czyli od września, właściwie od połowy września, jak zaczęły dzieciaki i młodzież i dorośli chodzić, no to zaczęli rysować, różne kompozycje były ustawiane, różne martwe natury. No i tak próbowali, przede wszystkim ołówkiem. Ktoś próbował tuszem, tu jest sucha pastela akurat za mną. Farbami, mało prac jest farbami, bo czasami nie zdążą skończyć, a już ustawiamy coś nowego, ale mieliśmy też modele, praktykanci przychodzą do Domu Narodowego i korzystaliśmy właśnie z tego, że mogli nam pozować, więc mieli żywego modela. Wystawa jest od 14 do 29 maja. No więc przede wszystkim powinna to być grupa młodzieży i dorosłych, ale są takie dzieci bardzo zdolne, które proponuję wtedy tym dzieciakom, żeby przeszły z grupy dziecięcej, gdzie bardziej robimy takie prace kreatywne, bawimy się. Proponuję im, żeby przeszły do tej grupy młodzieży. I mamy tu takie dzieciaki, 11-10-letnie nawet, które się mierzą z rysowaniem, z malowaniem z natury. I one, te zajęcia są raz w tygodniu, czy...? Raz w tygodniu przez 2 godziny. Przez 2 godziny. Ale są tacy ochotnicy, którzy opłacają sobie 2 razy w tygodniu i przychodzą 2 razy w tygodniu. Którzy nie przyszli, a ich prace tu wiszą. Jestem dumna z tych uczestników, bo cierpliwie przychodzą, a ci starsi znowu nie idą na piwo, nie oglądają jakiegoś głupiego serialu, tylko przychodzą rysować. Też jestem dumna. Dziękuję.